Osobiście dla mnie bardzo budujące jest to, że widzę na przykład innego chłopaka, młodszego lub starszego ode mnie, który trwa na modlitwie, jest naprawdę szczerze skupiony i nie ma w tym nic takiego do udawania. I tak samo na przykład wszyscy na przykład równo angażują się w śpiew, czy w inne modlitwy, albo w słuchanie konferencji. W czasie rekolekcji Ruchu Czystych Serc, trzeciego dnia, podczas adoracji wieczornej, miałam obraz. Duch Święty przyszedł do mnie poprzez obraz, a także poprzez słowa. Widziałam anioły, które adorowały Jezusa. Anioły wokoło ołtarza i na ołtarzu. Pan Jezus był obecny pośród nas. Otaczał nas, uczestników tych rekolekcji, takim płaszczem ochronnym. W tym dniu było także wylanie Ducha Świętego, ponieważ tematem przewodnim tych rekolekcji był Duch Święty. Widziałam nad każdym uczestnikiem języki jakby z ognia. Jezus w tym momencie przemówił do mnie i powiedział, że bardzo raduje się, że tutaj jesteśmy. I że to nie przypadek, że ja i moi bracia i siostry w wierze właśnie na tych rekolekcjach jesteśmy. Pan Jezus pragnął i nadal pragnie udzielać nam wiele łask. Prosi tylko w swoim słowie o otwarcie serc. On wie, że te serca są otwarte, natomiast prosi je o takie otwarcie szerzej. I kolejnym obrazem był taki obraz, że Jezus przechodzi pośród nas, przechodzi pomiędzy ławkami, pomiędzy każdego uczestnika i nam błogosławi. Uczyć się kochać, jak Ty kochałeś, za darmo. Uczyć się przebaczyć. Uczyć się w drugim człowieku widzieć Ciebie, świątynię Ducha Świętego. Chcemy być dobrymi, jak chleb. Chcemy dzielić się tym, co nam dałeś, drugim człowiekiem. Nie chcemy, by wokół nas byli smutni ludzie, by byli pozbawieni Ciebie. Dlatego prosimy Cię, uzdolnij nas do tego, byśmy dawali drugiemu człowiekowi Ciebie. Przez Twoją przynajświętszą krew oczyść mój umysł. Jesus, by your precious blood, wash our imagination. Oczyść moje wyobrażenia. Come Holy Spirit, I need you. Przyjdź Duchu Święty, ja potrzebuję Ciebie. Jesus, in the next moment of blessing, heal Jesus. Jezu, w tym momencie Twojego błogosławieństwa uzdrów mnie. Mother Mary, help us. Matko Boża, wspomagaj, pomóż nam. Jesus, forgive all our sin. Jezu, przebacz wszystkie nasze grzechy. Jesus, Son of Living God, have mercy on us. Jezu, zmiłuj się nad nami wszystkimi. Jesus, you said, those who believe in me see the miracle. If God is with us, who can be against us? Jeżeli Bóg jest z nami, któż może być przeciwko nam? Whatever you ask in my name, I will give it to you. Cokolwiek będziesz prosił w moim imieniu, ja Tobie to udzielę. This is the moment of blessing we ask for the blessing. Mieszkaj w mojej duszy poprzez łaskę swą.
przykład jak pytam różnych osób, co się podoba im na rekolekcjach, to jest naprawdę różnie. Niektóre osoby mówią, że na pierwszym miejscu są konferencje, które są ciekawe i na takim dobrym, wysokim poziomie. A niektórzy mówią właśnie, że na przykład najbardziej to, co im się podoba, czego nie spotkali na żadnych innych rekolekcjach, czy oazowych, czy gdzieś indziej, to jest po prostu adoracja w nocy, kiedy każdy nie jest zmuszony i może sam po prostu wybrać godzinę i być z Panem Jezusem i wtedy bardzo osobiście jakby spędzić ten czas. Więc do jednych bardziej trafia coś, jakaś nauka, jakieś słowo, do innych msza, takie przeżycie bardziej duchowe, różaniec albo na przykład adoracja w nocy, taka już zupełnie dobrowolna, żeby tam pójść.